Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu z Robertem. Możecie kojarzyć Roberta z tego filmu, kiedy mieliśmy kontrolę policji nad Wartą, a jeżeli nie kojarzycie, to on wyświetla wam się tutaj na górze. Witam nowych widzów, witam moich subskrybentów. Wyjechały już jakieś rybki, także nie ma tragedii w dniu dzisiejszym, ale lecimy dalej. Dropshot. Pokażę wam, na razie nie ujawniam co i jak, pokażę wam w tym filmie również patent dla typowego amatora, jak zacząć z dropshotem i sprawdzić, czy po prostu ta metoda będzie wam się podobała, czy nie. I robotę robi mi, o, uciekła właśnie taka mała larwinka w dniu dzisiejszym. A jak będzie dalej, oglądajcie, zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrybowanie kanału. Zmienię sobie na opcję dropshotową w tej chwili. Nie mam innych pomysłów. Nic się za bardzo nie dzieje. Pokażę wam w dniu dzisiejszym swoją wersję dropshota. Potrzebujemy oczywiście fluorocarbon. Ja tutaj mam Iron Claw 0.30. Mógłby być spokojnie cieńszy ten fluorocarbon, mniejsza średnica. Wiem, że wiele osób używa takich fluorocarbonów 0.16, 0.18 do łowienia właśnie dropshotem. I teraz coś co może was lekko zaskoczyć, bo będzie to dropshot wersja dla amatora, którym jestem, jeśli chodzi o dropshota, i wymyśliłem sobie taką wersję. A więc biorę sobie stoperki, biorę sobie mój kawałek fluorokarbonu. Teraz lecimy następująco. Przekładam sobie stoperek na fluorokarbon. Czach. Jest. Za nim tutaj będzie góra. Albo w sumie po co się męczyć, to będzie szybciej. Chodzi o to, że to co będziecie przywiązywać do swojej plecionki, do swojej żyłki, jest po prostu krótsze. Tu zostawiacie sobie więcej miejsca, więc w tym wypadku ten haczyk pójdzie. O, tak. I wersja, tak jak mówię, dla amatora, jeśli chodzi o łowienie na technikę, jaką jest dropshot, czyli biorę sobie kolejny ze stoperków, przewlekam na fluorocarbon i dociągam sobie w dół. Jeżeli również chcecie połowić sobie techniką, jaką jest właśnie dropshot, ale gdzieś tam ten węzeł wam nie wychodzi, no to ja proponuję takie rozwiązanie. Potestujcie sobie, tu są dwa proste stopery i wtedy też wchodzi możliwość obciążenia na stałe, ponieważ tymi stoperami będziecie sobie w dół i w górę kontrolować wysokość waszego zestału. Nie musicie kupować specjalnych ciężarków, które można przekładać, niszczyć jednocześnie, bo za każdym razem, kiedy zakładacie taki ciężarek na fluorocarbon, on się troszeczkę gdzieś tam jednak wygina, jest na to podatny. Tutaj możecie sobie przesunąć w każdą stronę. Tego typu patent w dniu dzisiejszym. I pozostaje teraz tylko dołożyć ciężarek. Te kulkowe lepsze są w miejsce, gdzie nie ma tylu zaczepów. Ja tutaj wezmę sobie 8. Przekładamy
Przesuwamy. Przeszło do końca, przeszło. Nie ma możliwości, żeby to spadło. I nasz zestaw do dropshota jest gotowy. W takim wypadku ja przetestuję też sobie z takich tematów, może tego fishfrya od Mikado na początek. Przebijamy przez samą tutaj główeczkę na samym początku. Tak to się będzie prezentowało, nie najgorzej, nie najlepiej. Zestaw amatora, jeśli chodzi o dropshota z patentem, z dwoma stoperami zamiast węzła, jeżeli ten węzeł Wam nie wychodzi, a chcecie spróbować w ogóle, czy ta technika będzie Wam pasowała. Polecam zdecydowanie, żeby spróbować. Jeżeli będzie Wam pasowała ta technika, to oczywiście lepiej nauczyć się wiązać węzeł, no bo wtedy chociażby zaoszczędzicie na tych stoperkach, czyli ekonomicznie. No i jednak zawsze jakiś tam dodatkowy element może nie służyć skuteczności i temu, żeby zainteresować te ryby. Ale przetestujmy sobie w takim razie, jak to będzie się sprawdzało w wodzie. Tego typu skonstruowana opcja dropshotowa. Panie Robercie! No nie jest duży, ale cieszy. Ale zobaczcie, co złowiłem. Mały bolognese, ojejku. Ale czemu tak? Próbuję mu to wyjąć tak delikatnie, jak się da. Nie uszkadzając oka. O. Czekaj, wariacie. Także łowimy dalej. Jak widzicie, patent na dropshota dla amatora. Oczywiście od czasu warto go poprawić, a najlepszym rozwiązaniem byłoby danie po dwa stopery, po jednej, po drugiej stronie. Wtedy naprawdę usztywniłoby to pięknie ten haczyk, czyli jeszcze jeden stoper i jeszcze jeden. Teraz tak na szybkości to zrobiłem, ale jak widzicie, w ogóle taka konstrukcja nie przeszkadza rybom. Mamy kolejną rybkę. Tym razem mamy tutaj pięknego klenika, który się połaszczył. Coraz bardziej podoba mi się ta metoda, jaką jest dropshot. Uwalniamy rybkę. Cześć, kolego. I łowimy dalej. Także słuchajcie, niestety nie udało się więcej nic złowić. W tej chwili zbliża się godzina 14 i tak jak widać już w tej chwili, Poznań zaczyna się ładnie, pięknie i cudownie korkować, ale to jest norma generalnie, jak w każdym dużym mieście, a już nie tylko w dużym, ponieważ nie brakuje remontów, a jak już się biorą za remonty, to remontują całe miasto naraz. Idziemy jeszcze oddać 2-3 rzuty z Robertem i zakończymy na dzisiaj tę wędkarską wyprawę, aczkolwiek ręka śmierdzi rybą i to jest najważniejsze, i fajnie było poczuć dodatkowo kilka niewciętych brań. Także spoko, bardzo udana wyprawa. Dzięki, Robert,
chyba. Możesz powiedzieć coś. Z przyjemnością. Możesz powiedzieć, jaki to jest syf generalnie, nie? Generalnie jest syf. Jest straszny syf. Generalnie jest syf. Jako ludzie zatruwamy tę planetę niemiłosiernie. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. No nie tylko wędkarze, po prostu w ludzkiej naturze jest jakiś tam element śmieciarzy też, i to regularny. No i w tym wypadku trzeba z tym walczyć, trzeba o to dbać, no ale sami wiecie, jak jest, nie zawsze jest tak kolorowo. Zostawcie łapeczkę do góry mimo wszystko, jeżeli do tej pory podobał wam się ten film. Jeżeli ktoś jest nowy, wciąż może rozważyć subskrypcję, a jeżeli tak, no to z dzwoneczkiem taki obok napisu subskrybuj, dzwoneczek wciśnijcie tam z zaznaczeniem wszystkie. Jeżeli ktoś jest moim subskrybentem, również niech sprawdzi, czy ma zaznaczony ten dzwoneczek z zaznaczeniem wszystkie, ponieważ wiem, że YouTube potrafi nawet usuwać te dzwoneczki automatycznie. Tak to wygląda. Jeżeli przez dłuższy czas nie oglądaliście mojego filmu, no to bardzo możliwe, że już nie macie powiadomienia na przykład na wszystkie, a tylko na niektóre filmy. Jeżeli chcecie śledzić dalej kanał, będzie mi bardzo miło. Zobaczcie, czy macie wciśnięte wszystkie w tych powiadomieniach. A teraz idziemy jeszcze coś złowić z Robertem. Trzymajcie kciuki. Okoń? Ładny. Nie, okoń. Co? Jaki okoń? Okleń, mówię. No. Ja zobaczyłem tylko kawałek czerwonej płetwy stąd, nie? Kleń. Ładny, nie? No to takiego wyjąłem. No to jest. To na pewno ten twój. Nie, to jest twój. Ładny jest. A jaki już wymiarek? Chyba. Myślę, że no, powinien mieć. Poszedł. Ale powiem ci, że na to. Ale mówiłem, że jest 80% szans, że coś złowimy dzisiaj. Ja już mam dwie ryby, a ty jedną. Skończyliśmy łowienie z Robertem na dzisiaj. Fajnie, że wyjechały jakieś rybki. W tej chwili dochodzi godzina 15. I mamy 15 grudnia, 8 stopni. Tydzień temu jeszcze minus 8. I do końca tygodnia ma się utrzymywać jeszcze temperatura dodatnia. Także do 19 grudnia przynajmniej. No a jeszcze do końca roku na pewno wyskoczę za szczupakiem, za sandaczem. Natomiast w dniu dzisiejszym to by było na tyle. Mam nadzieję, że patent dla początkujących, dla zupełnych amatorów, jeśli chodzi o dropshota, wam się podobał. Kilka rybek wyjechało. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie łapeczkę do góry. Jeżeli ktoś jest nowy, może wcisnąć subskrybuj plus ten dzwoneczek i tam jest zaznaczenie wszystkie. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli wy również jesteście moimi subskrybentami, a zaznaczyliście kiedyś ten dzwoneczek, sprawdźcie tylko, czy macie zaznaczone wszystko, bo wiem, że YouTube potrafi automatycznie kasować takie powiadomienia u widzów. Będę wdzięczny, jeżeli zaznaczycie je, to dla was też będzie opcja, żeby oglądać kolejne filmy. Ja bardzo wam dziękuję za odwiedziny, pozdrawiam, a jeżeli ktoś wybiera się również na ryby, to oczywiście połamanie nad wodą.